Halo, halo, z tej strony Mafia gra. O kurwa, wróć. Z tej strony prezes Ziaro. Dzisiaj dostaniecie, no czy dostaniecie, będziecie mieli do pobrania 60, którą widzieliście na poprzednim odcinku, no na ostatnim let's playu. Więc tak, no ta 60, którą robiłem jak miałem tylko czas, jak nie było, miałem przerwę na kanale, ale... Co do kolejnego odcinku, już na samym początku chcę wam powiedzieć, że nie obiecuję, kiedy będzie kolejny odcinek, czy za tydzień, czy za dwa, czy w ogóle będzie. Po prostu nadal nie mam weny do robienia modów, nie chce mi się robić modów, map, nic, nic kompletnie mi się nie chce robić w kierunku z modami i z tym całym YouTube'em. Więc nie obiecuję wam, że za tydzień dostaniecie jakiegoś moda, czy kolejny odcinek Let's Play, bo to wszystko jeszcze... Jeszcze mam tydzień, więc tak, nagrywam w czwartek, odcinek będzie w piątek. W sobotę, dla tych, którzy nie wiedzą, mam urodziny. No, mam nadzieję, że jak wpadnie tutaj 100 łapek, 1000 wyświetleń, to będzie tak miło z waszej strony, tak dla mnie. No, takie pytanie, żebyście już mi się nie pytali, ile będę miał lat. Urodziny, będę miał 17 lat wtedy. To tak, żebyście już nie musieli mi pytać, więc na podejście posiada tak, pompkę. Jedyny minus tego traktora to jest to, że nie ma on tura ani podczepionego, ani zakładanego jakimś klawiszem czy na padel. Dlaczego? Ponieważ tur albo tur z trzynastki wchodzi mi w siłownik, któryś siłowniczek oczywiście ma dynamiczne przewody, może później je zobaczycie, albo przy skręcie wchodził mi w model tego silnika, albo w kołopaki, no zwrotnicę całą tutaj. Jak mamy od tego, od napędu i przewody od silnika wchodził. Z trzynastki jak go robiłem, traktor też nie miał tura, więc stwierdziłem, że zostanie już bez tura, tak jak miał. Może i z drugiej strony dobrze, że pompa pracuje na tylnej hydraulice i wspomaga jeszcze przedni napęd. Z przodu mamy tylko przedni bolec. Po drugiej stronie mamy tak, maskę, podejście. I drzwi otwierane na podejście. Oczywiście drzwi są ruchome, ale mamy te zdejmowane. Żeby było jasno, jeszcze wam to pokażę zaraz. No z tyłu mamy tak, cięgno, bolec, góra, tył i belkę. Ale żeby było jasno, z drugiej strony też mamy tak otwierane i zakładane. Ale żeby nie było, że jakiś błąd, może być tak, że może się nam trochę... Tutaj widzicie, nie ma niby ikonki, ale z drugiej strony jest. Żeby nie było, że jakiś bug czy coś w grze jest. Oczywiście po wejściu traktor nie odpala, jest, jest manualne odpalanie. Jakieś tam duperele, czyli taka 60 no, wersja limitowana, taka zadbana. Więc klawisz odpalanie na Y, standard. Jak po odpaleniu widzimy, może widzicie ruchomą wskazówkę. Wskazówka od środkowa, czyli to jest... od pompy chyba, coś takiego było w skrypcie. Ona dopiero ładuje się, czyli jest na 10. A po lewo mamy wskazówkę od stopni, to jest chyba silnika, nie wiem. No ten skrypt akurat przy tej wskazówce po lewej trochę nie chce jak trzeba działać, ale też działa. Mamy też diodę podświetlania, czyli inaczej diodę ładowania. W środku mamy tak, otwierany dach. Nie, to jest wycieraczka. Wycieraczka robi 10 razy wyciera szybę i wyłącza się sama. Ale mamy otwierany dach. Mamy, no oczywiście otwierane drzwi. Drzwi są, jak zaraz wam pokażę, ruchome. Mamy jeszcze tak. Otwieraną tylnią szybę. Z czego jeszcze animacji? To posiadamy halogeny, podświetlane zegary, kogut. Ruchome tutaj wskazówki. Klawisze, wajcha od sprzęgła, nie ma ruchomych hamulców, bo to myślę, że ten trochę z tym skryptem było, tak nie pasowało. Wajcha od biegów od 1 do 5 plus wsteczny bieg i wajcha od ponośnika tylniego. Więc tak, hamulec ręczny, klawisz spacja. Realny dym przy wysokich obrotach. Mamy jeszcze ruch, tak jak mówię, ruchome drzwi, ale mamy jeszcze ruchomy kardan, który kręci się w każdą stronę jak jedziemy. Widzicie? Ruchomy pasek oraz wszystkie wiatraki tam, wentylaty i inne rzeczy. Tak jak wskazówka ruchoma, która cały czas drży.
Animacja biegów. Mamy jeszcze tak, halogeny, które na moim starym komputerze przymulą, ale to na takich średnich komputerach nic się nie będzie dziać. Ruchomy wał Cardana jeszcze, to tak, poświetlona rejestracja. No, chcę bardzo podziękować autorowi z trzynastki, że nie dał zakazów i że odjebał bardzo dobry mod. Mamy też halogeny tylnie klawisz, przedni klawisz 4. Halogeny mam, no i klawisz tylnie klawisz 5. Oczywiście mamy też, tutaj mamy wszystkie diody i podświetlane zegary. Tak, żeby było już jasno. Jeszcze wam pokażę biegi. Biegi są jeszcze trochę lepiej poprawione niż było w C355, czyli to jest tak jakby moja najlepsza 60, najlepszy traktor na jakim był skrypcie. I jeżeli znajdę wenę, znajdę czas, bo zaraz wam powiem też o czasie, będę pod ten traktor robił inne mody. Tak jak widzicie, na przy każdym biegu sprzęgło wbijamy. No i piątka i no do wstecznego musi wrócić, no było, a przeskoczyło, dobra. I jeszcze jest kogut z trzynastki, oczywiście kogucik nie laguje, nie to co było w C355 czy w Władimircu, kogut nie laguje. To jest o dziwo, że mi się udało go tak zrobić, więc no mam nadzieję, że będzie dużo pobrań. Oczywiście traktor się brudzi, no nie wiem jak tu pokazać, bo wszystkie te takie jakby miejsca z botem są na polach. Ale jak mogliście widzieć na ostatnim let'splayu, się brudzi. Oczywiście ruchome drzwi. Więc więcej informacji na temat autorów, co mod posiada, będziecie mieli do uzyskania w opisie. Co jeszcze wam chcę powiedzieć, to to, że no nie mam czasu na mody. Niektóre osoby się pytają na Facebooku, piszą, nie mam czasu, piszą się to jak, to jeżeli nie mam czasu, to czemu się do na Facebooku, no dobra, no przyznam się do tego. Może nie mam czasu na mody, ale na tym Facebooku mam ten czas, bo na przykład wrócę z budowy czy coś, jak w tym tygodniu jeździłem i jest taki czas, że, czy jest tak, no 2 godziny jak wrócę przed spaniem, to sobie położę się, odpocznę, wejdę do tego Facebooka, na te inne strony, tam te Elsworldy, inne portale się popatrzę. Ale tak, żeby usiąść przed komputerem, to już człowiek nie ma siły. No może to z czasem, za tydzień, za dwa jakoś będę miał więcej czasu. No ale nie obiecuję. Tak samo nie obiecuję, co dalej z modami, czy będą odcinki, czy nie. Bo na razie to wszystko jest znaku zapytania. No, to nie to samo, co było w zeszłym roku, że się siedziało od 7 do 2 w nocy i dalej się tak działało. No więc nie obiecuję. No mam nadzieję, że zrobicie mi dobry prezent przed urodzinami, że tu będzie 1000 wyświetleń, 100 łapek. No mam taką nadzieję. Pobierajcie modzik, jeżeli się spodobał, walnijcie łapkę, dobra, daj jakiś dobry komentarz. No, jeżeli nie subskrybujesz, to walnij suba z dzwonem, żeby być na bieżąco. Więc trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.